opisie, tutaj nic nie widać na tej tablicy, ale ja napisałem Państwu, żeby nie musieli za każdym razem powtarzać, napisałem wzór, jak funkcja falowa wielu układów fermionów jest zapisana w postaci wyznacznika Slatera i mamy te orbitale, które chemicy używają, czyli te jednocząstkowe funkcje falowe, no to jednocząstkowa macierz gęstości Diraca jest dana takim wzorem, a dwucząstkowa macierz gęstości daje się wtedy też w przypadku, powtarzam, wyznacznika Slatera zapisać przez jednocząstkową macierz Diraca i w postaci takiego wyznacznika 2 na 2, gdzie elementami są macierze jednocząstkowe. I dlaczego ten wzór przypominam? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że pokazałem również, w jaki sposób przy w ogólnym przypadku przy jedno- i dwucząstkowej macierzy gęstości można zapisać energię danego układu. Ona się składa do takiego trywialnego członu z potencjałem zewnętrznym, laplacjanu macierzy jednocząstkowej i członu zawierającego gamę. Teraz jeżeli wstawiłbym tą gamę w tej postaci, to wtedy od razu Państwo zauważą pewną własność, że mianowicie można wykonać ten wyznacznik. Tak? To nie jest taka skomplikowana procedura. Czy dla wyznacznik, no to co będzie, prawda? To będzie ilością tych elementów minus ten element. Jak się przyjrzeć położeniu indeksów R1, R2 w tym wyznaczniku, to zobaczycie Państwo, że pierwszy człon w tym wyrażeniu na energię oddziaływań to będzie gamma R1, sigma 1, R1, sigma 1 razy gamma R2, sigma 2, R2, sigma 2. Tak? I drugi człon będzie, kiedy te indeksy są zamieszane. No i gdzieś tam w dalszym trakcie naszego układu zobaczycie Państwo, że ten pierwszy kawałek tego wyznacznika to jest to, co w teorii takiej rozwiniętej, uczonej teorii wielu ciąg nazywa się przybliżeniem Hartree, a jak się uwzględni oba te przybliżenia, to wtedy to się nazywa, znaczy jak się poprawnie obliczy ten wyznacznik, to wtedy się to nazywa przybliżenie Hartree-Focka, prawda? Są te w cudzysłowie zantysymetryzowane indeksy, które się tu bierze. Także to, że przybliżenie Hartree-Focka jest lepsze niż po prostu zapisanie macierzy gamma jako iloczynu dwóch funkcji jednocząstkowych, bierze się z czystej algebry i nie ma w tym żadnej jakiejś głębokiej filozofii, która w tych różnych podręcznikach potem się pojawia przy okazji mówienia o macierzy gęstości. Drugi argument, który jeszcze jest ważny z tego, jest, że mamy pewną konkretną postać i wiemy, jak te orbitale są ze sobą, są ortogonalne i ortonormalne. W związku z tym łatwo można się przekonać, że tak, że macierz Diraca, ta jednocząstkowa macierz Diraca jest operatorem rzutowym. To znaczy ona spełnia proste równanie i z tej rzutowości tego operatora też potem gdzieś tam w bardziej skomplikowanych teoriach się postępuje wyliczenie. Dobrze. To są ogólne wzory. W przypadku, kiedy cząstki są ze spinem i mamy ten zmienna spinowa sigma, która tu występuje, to jest no, taki zwykły, normalny spin, czyli spin do góry i spin do dołu, no to wtedy można obliczyć bezspinową część, czyli zsumowaną po spina tej funkcji i dostaje się wzór, który też może warto zapamiętać, R1, R2 równa się 2, suma po J równa 1 to N dzielone przez 2. Tam jest ta gwiazdka, pamiętaj, ja piszę tutaj gwiazdkę, bo tam zapomniałem napisać gwiazdki, R1, Fi, J. Od R2, tak wygląda funkcja cząstkowa. No i w dodatku
że się ten wzór napisze, no bo ta macierz gamma jest, ma cztery indeksy, prawda? Więc można ją w tym sensie napisać i wysumowaną po spinach część diagonalną R1, R2, to znaczy, że para indeksów jest taka sama i wtedy ten rachunek to jest 1/2 ρ od ρ 1, ρ od ρ 2 minus 1/4 gamma od R1, R2 do kwadratu. To jest bardzo, bardzo ważny wzór, który warto sobie, proszę Państwa, o nim warto pamiętać, bo on też w zasadzie pokazuje, jaka jest ta... O. Jak będziemy mówić o przybliżeniu Hartree-Focka i o teorii funkcjonału gęstości, to taki sam wzór się pojawi w pewnym znacznie ogólniejszym sensie, a on jest no, po prostu konsekwencją kinematyki, w tym sensie wyliczenia wyznacznika i tej definicji. No dobrze, to teraz chciałbym, żebyśmy policzyli kilka przykładów. I pierwszy przykład jest, składamy naszą cząstki w pudło o wymiarze L. W związku z tym funkcje te, orbitale Diraca, czy Slatera, phi i od RJ są, no, są oznaczane indeksem K, pamiętamy, to jest wektor falowy i to jest równe 1 nad pierwiastek z objętości pudła e do potęgi ik razy ri, a omega to jest l do trzeciej, czyli jest wymiarem pudła. Tak sobie tą moją numerację przyjąłem. Jak cząstka ma spin, to jeszcze muszę to pomnożyć przez spinor 0, 1 albo 1, 0 i jak i mogę w związku z tym obliczyć macierz Diraca i teraz tą macierz Diraca obliczę R'R i to jest macierz, która w mojej notacji, pamiętacie Państwo z poprzedniego seminarium, nie ma sigmy, czyli ona jest wysumowana po spinach i w związku z tym ona jest równa 2 dzielone przez omega, suma po pędach, które są mniejsze od pędu Fermiego. Pęd Fermiego to jest odpowiednik liczby n, pamiętamy to, i to jest e do minus i k r prim, e do i k razy r. No i teraz taką sumę można wykonać. I pamiętamy, że interesuje nas zachowanie się tych układów granicy termodynamicznej. Jeszcze raz przypomnę, że to jest taka granica, kiedy n dzielone przez omega jest ustalone, ale n dąży do nieskończoności i omega dąży do nieskończoności. No to wtedy całki przechodzą na sumowania. Sumowania przechodzą na całki i wtedy tą sumę mogę eksplicite wykonać i wtedy gamma R' jest równy 2 nad 8 pi do trzecich całka po k mniejszych od k Fermiego, no e do i k r minus r' d k. No i taką całkę można wykonać, w jaki sposób ją wykonać. I teraz, znaczy, jak to jest napisane, to to jest moment, w którym powinienem zrobić pewną uwagę. Mianowicie, takie funkcje w pudle mają indeks k, dlatego, że ten indeks k, ten wektor k jest związany z czymś, o czym zwykle nie mówimy w tym momencie, mianowicie jest związany z symetrią tego sześcianu. Te funkcje to są również funkcje własne reprezentacji takiej trygalnej grupy, która jest iloczynem trzech grup translacji, T1, T2, T3, czy jak tam się je nazywa.
I stąd tych, mamy te trzy składowe rektoraka. Ale to jest tylko dlatego, że jest znacznie łatwiej napisać na początku w podręczniku, że mamy cząstki włożone w pudło, które jest sześcianem. Ale gdyby autor był złośliwy, albo chciałby... Znaczy to tutaj mam periodyczne ciągłe warunki. No tak, ale periodyczne warunki no niekoniecznie muszą być... To... Ale już właśnie mówię o tym, periodyczność tego pudła nie, w przestrzeni nie musi być koniecznie spełniona, wypełniając pudło sześcianami. Można pudło wyfaszerować, czy jak to się ładnie mówi, można przeprowadzić tesalację tej przestrzeni różnymi obiektami posiadającymi różne symetrie, byleby tylko tak były, że te symetrie są zgodne z symetrią translacyjną, to znaczy da się nimi periodycznie wypełnić świat. Na przykład taką figurą, którą nie można byłoby tego zrobić, jest ikosahed. Prawda? Czyli bryła posiadająca pięciokrotną oś symetrii. Tego się nie da zrobić, prawda? W związku z tym, ale jest dużo takich wielościanów, którymi się da w sposób periodyczny wypełnić przestrzeń, tak samo jak jest dużo wieloboków, którymi da się pokryć posadzkę w łazience, ale nie da się tego zrobić w periodyczny sposób pięciokątami. No i istnieje cała nauka, która jest związana z tymi tesalacjami. Na przykład te ikosahedry, które wymieniam, prawda, takie mające 12 ostrzy, tych rogów, takie bryły, wymieniam dlatego, że nimi się nie da wypełnić przestrzeni trzywymiarowej, ale da się ich siostrami wypełnić przestrzeń siedmiowymiarową w sposób periodyczny. I w związku z tym można zrzutować przestrzeń siedmiowymiarową na przestrzeń trzywymiarową i te periodycznie wypełniające przestrzeń siedmiowymiarową obiekty są w naszej przestrzeni ikosahedrami. Ja Państwu, to jest jak gdyby dygresja, ale ta dygresja jest bardzo ważna. Wtedy nie mamy tej periodyczności, prawda? W siedmiowymiarowej przestrzeni nie mamy, ale w trzywymiarowej nie mamy, ponieważ trzywymiarowej nie musimy mieć i zaraz o tym powiem. A w każdym razie teraz, dlaczego o tym w ogóle zacząłem mówić? Dlatego, że jeżeli bym był wyjątkowo jakiś ambitny, a oczywiście nie jestem, to bym zamiast tej funkcji, zamiast na przykład tych sześcianów, wypełnił tą przestrzeń jakimiś innymi obiektami i wtedy musiałbym zamiast tych funkcji E do IKR brać funkcje własne, które są, tworzą, znaczy są wygodne do konstrukcji reprezentacji tej grupy symetrii, którą by miały te inne wielościany. Wtedy oczywiście miałbym tu skomplikowaną sumę, prawda? I jakbym tą sumę, ja nie wiem, czy wolno mówić ciągle, prawda? To nie wolno takiego słowa powiedzieć, ale użyłem, więc będę kontynuował. Jeżeli ją uciągnąć, to wtedy mielibyśmy całkę, która nie byłaby całką w kuli, a w jakimś bardzo skomplikowanym obiekcie w tej przestrzeni, ponieważ jak te sześciany przestają być sześcianami, stają się bardzo skomplikowane, to kula pewniego przestaje być wtedy kulą, prawda? Staje się bardzo skomplikowanym topologicznie obiektem, który może mieć różne rogi, tam wkrętłości i wypukłości. I stąd w prawdziwej fizyce powierzchnia Fermiego w kryształach, która odgrywa istotną rolę, nie jest żadną kulą, prawda? Jest bardzo skomplikowanym obiektem. Ale chyba jakkolwiek bym to nie wypełnił, to zawsze mogę z tych części różnych tych obiektów, które użyję do wypełnienia tej przestrzeni, tak zrobić, żeby jakoś przenumerować to i wypełnić to prosto równolegle. No, ale rzeczywiście, tylko że to wszystko wtedy jest bardzo proste, kiedy się bawimy na takim poziomie jak tutaj. Ale jak będziemy chcieli zrobić poziomy to w konkretnych rachunkach to, że czasem się zamiast tych fal płaskich wybierze jakieś inne reprezentacje, znacznie wygodniejsze w rachunkach. I to jest zrobione. A propos tego rzutowania, to zwracam Państwu uwagę, że to można sobie bardzo łatwo zrozumieć, co się dzieje. Mianowicie, jeżeli sobie wezmą Państwo takie zadanie, kupią sobie na przykład Państwo zeszyt,
w kratkę, jeżeli jeszcze w ogóle istnieją zeszyty w kratkę. I wezmą Państwo, to jest zeszyt w kratkę, chodzi o to, żeby to była kratka, bo zeszyta kratka moich wnuków to nie jest kratka, bo ona ma, to są prostokąty. Istnieją. Nie, ale tak, no w Krakowie, no będą wolno, tak, no już nie będziemy się w końcu wzorować na jakichś tego rodzaju firmach. W razie, jeżeli mamy taką kwadratową siatkę, to możemy przeprowadzić, wybrać sobie dowolny punkt na tej siatce i poprowadzić przez nią, przez niego linię prostą, która nachylona jest do którejś, nie wiem, jak się za krawędzi siatki, coś pod kątem, którego na przykład tangens to jest złoty podział, prawda? Wtedy można udowodnić dosyć prosto, że oprócz tego jednego węzła, któregośmy poprowadzili, żaden inny punkt tej sieci nie znajdzie się na tej prostej. Prawda? Więc mamy dwuwymiarową przestrzeń i teraz mamy jednowymiarową podprzestrzeń, którą tak konstruujemy. I teraz namalujemy sobie taki kanalik, drugą równoległą prostą, która jest w pewnej odległości, nie wiem, jakiejś, tak? No i teraz w tym kanale, czy w tym takim pasku, znajdą się, akurat mi się udało tylko jeden taki, znajdą się jakieś punkty sieciowe. I teraz te punkty sieciowe mogę zrzutować prostopadle na moją, prawda? I w związku z tym, oprócz tego jednego punktu wyjściowego, dostanę pewną ilość punktów. No i to jest rzut prostopadły z dwuwymiarowej przestrzeni na jedną. Jakby Państwo byli na Wydziale Politechniki w latach 60., to często uczono by Państwa czegoś takiego, co się nazywa geometrią wykreślną. I to, co tutaj mówię, to jest ta linia prosta, to jest tak zwana rzutnia. I to tak, no cały rozdział, profesor Otto napisał całą książkę, jak takie rzeczy się rysuje. No i taki rzut można zrobić. I na tym jednowymiarowej przestrzeni powstaje pewien zbiór punktów. Tak? No i ten zbiór punktów, jaką ma symetrię? Jednowymiarowy kwazykryształ. No, ja nie używam słowa kwazykryształ, bo nie chciałem go używać, ale odległości względne pomiędzy tymi punktami opisywane są przez liczby Fibonacci. To nie jest periodyczny kryształ, ale da się wypełnić im całkowicie jeden wymiar bez uszczerbku, prawda? No i teraz to jest w dwóch wymiarach coś, co każdy sobie może namalować, prawda? Jeżeli teraz bym wziął taką siedmiowymiarową przestrzeń i dokonał takiego rzutu właśnie z siedmiowymiarowej przestrzeni w trójwymiarową przestrzeń, to co by się pojawiło na tej linii, to jest na przykład jeden z możliwych quasi kryształów i w ten sposób dany Szefman zarobił swoją nagrodę. Dobra, naprawdę to nie tak było, bo ja akurat miałem wyjątkową okazję uczestniczyć w tej rozmowie. Prawda, to było wtedy, kiedy John Kahn był jeszcze w MBS-ie, wtedy się jeszcze nazywało MBS, a nie NIST. I Szefman był zrozpaczony, bo spędził już prawie całe 2 lata w instytucie, nic nie zrobił. No miał fajny czas tam w Waszyngtonie. No i na lunchach wszyscy siedzieli koło Kana, bo wiadomo, że Kan opowiada różne rzeczy. Można potem pójść do pokoju, napisać to, co Kan powiedział, aby sobie do Physical Review Letters już się miało publikację. Więc Szekman go zapytał i wtedy Kan powiedział, wiesz, jakbyś tak zmieszał aluminium z manganem w odpowiednich proporcjach i zrobił z tego, szybko zamroził taką metodą splat cooling, to pewnie te mangany nie zdążą się powycofywać, a dla każdego tam 12 atomów aluminium manganu, to ten mangan będzie siedział w środku i to będzie miało 5-krotną oś symetrii. I jak będzie wyglądać takie świństwo, które zamrozisz na tym walcu splat cooling? No i co nam Szefman zrobić? Wrócił do pracowni, zrobił, włożył pod mikroskop elektronowy i wykrył quasi kryształy w ten sposób. Także to było dosyć niesamowite. Oczywiście John Kahn nie został nawet wymieniony w tym artykule. Nie pierwszy raz. No dobra, to była dygresja na temat kuli Fermiego. Ja tą całkę dla kuli mogę teraz wykonać. No jak? Najpierw trzeba przejść do układu współrzędnych sferycznych i najpierw wykonać całkę po kątach.
i będzie to stany 1 na pi kwadrat, całą to od 0 do k w niego, dk, teraz tutaj było dk, czyli d3k, a tutaj będzie k razy sinus od k r minus r prim, dzielone przez r prim minus r. I tą całkę daje się też wykonać. Wynik jest do Fermiego do kwadratu, dzielony przez pi kwadrat, sferyczna funkcja Bessela. Zaraz przypomnę, jak ona jest definiowana. R prim minus r, dzielony przez k Fermiego r prim minus r. Ja to zapisałem w ten sposób, żeby pokazać, że to jest bezwymiarowy współczynnik. A wtedy jest ta proporcjonalność do objętości tej kuli w przestrzeni odwrotnej. Dlatego ją w ten sposób napisałem i przypominam do tych, którzy nie pamiętają, albo nie chodzi do przedszkola w czasach komunizmu, to funkcja Bessela sferyczna pierwszego rzędu to jest x razy cosinus x dzielone przez x kwadrat. To się w zakresie święta lipcowego w przedszkolach wtedy takie rzeczy dzieci uczy. Pokazywało. Otóż to jest funkcja Bessela, ona ma takie oscylacje i to jest, proszę Państwa, macierz gamma przez obliczona ściśle. No i z tego można wyciągnąć mnóstwo ciekawych własności. Mianowicie taką jednocząstkowa funkcja, można się zapytać, jak ona wygląda. W fizyce statystycznej, klasycznej fizyce statystycznej, analogiem tej funkcji gamma jest tak zwana funkcja korelacji jednocząstkowa, która się zwykle oznacza G od R i to jest tak przeskalowany ten obiekt, że który by się asymptotycznie dla dużej odległości R' minus R zadążył do jedynki. Jeżeli wtedy wyłonić z tego obiektu tak zdefiniowaną funkcję korelacji, to znaczy taką funkcję g od r, że ona dąży do jedynki, kiedy r dąży do nieskończoności, to ta funkcja g od r jest 1 minus 9 drugich, funkcja j 1 od kf od r, dzielone przez kf od r do kwadratu. I to jest ciekawa funkcja, bo ją można namalować. Jak się ją namaluje, 0r, to ona się zaczyna w jednej drugiej, sobie ten rośnie i potem dąży do jedynki. No tak sobie wygląda. I to jest. Dlaczego to maluję? Dlatego, że już na tym przykładzie pojawia się rola statystyki Fermiego. Mianowicie w fizyce klasycznej ta funkcja byłaby 0. W zerze funkcja korelacji musi być 0. Z bardzo prostego punktu, że dwie cząstki nie mogą siedzieć jedna na drugiej, bo się nie zmieszczą. Ale na skutek tego, że to są fermiony, to zachowanie się w tej kuli jest inne i to zachowanie się tutaj które jest na poziomie kinematyki cząstek praktycznie nieoddziałujących, nosi nazwę dziury korelacyjnej Fermiego. Ale czy to się da w ramach tego opisu wyprowadzić? No to policzmy to. To jest tak, ale ten, jak mam funkcję w postaci takiej wyznacznikowej, to tutaj żadnych korelacji nie mogę... Są. Właśnie są korelacje. Dlatego to namalowałem. Są korelacje związane ze statystyką kwantową. Ta korelacja nie jest związana z żadnymi oddziaływaniami, z żadnym mniejszym innym, tylko z zasadą nieoznaczoności. Zasadą Pauliego, prawda? Zasada Pauliego, prawda? Ze sposobem sumowania po prostu. No tak, to znaczy z tego, że to są fermiony. Gdybym to policzył dla bożonów, ponieważ się nic nie stoi na przeszkodzie, tylko wtedy seminarium by trwało znacznie dłużej. Wtedy zamiast tego wyznacznika funkcją, która by zastępowała, bo byłoby coś, co się nazywa w żargonie permanentem, a nie determinantem, to
znaczy byłaby symetryczna kombinacja tych funkcji i tak liczona jak wyznacznik, tylko że tak jak liczą studenci, prawda? Wyznacznik, czyli wszystko plus. A jest trudniej. Co? Trudniej jest. Ale trzeba pamiętać, że minus napisać, a tak to nie masz problemu. Dobrze, to zaczynamy z dyskusji o wyższości bycia rąk na duży nóg. No w każdym razie właśnie dlatego namalowałem tą funkcję, żeby zwrócić Państwu uwagę, że w układach, znaczy o bozonach nie wiem, bo znacznie więcej się mówi, ale kinematyka bozonów też oczywiście była bardzo prosta, ale nie wiem, czy profesor Witten jeszcze pozwoli mówić o nich, więc dlatego się ograniczam w tej chwili wyłącznie do. Może się zapyta. Dobra. Zapyta. To teraz, proszę Państwa, pojawia się nowe. Łukasz, przepraszam, jeszcze pytanie jest tutaj. Ja nie wiem, bo może ja byłem źle uczony, ale mi się wydaje, że. Znaczy, jak to jest niewykluczone. Jeżeli mówi o energii korelacji, to trzeba wyjść jednak zawsze poza taki prosty opis. No nie jest, dlatego że korelacje istnieją z powodu tego, że funkcje są. Nie, no tak, ale to fermiony to mają to do siebie i to właśnie po to to jest żywe. Znaczy, to może być, jest mi strasznie przykro. No właśnie ma, bardzo się cieszę, że sobie to przypomniałem wczoraj wieczór, żeby to narysować. Mianowicie to rzeczywiście jest ten trudny fakt. Z powodu tylko i wyłącznie zasady, jak ona się Pauliego, tak? Mamy tej antysymetrii, mamy to zachowanie. I ono pokazuje, że są korelacje wśród fermionów. Podobny sposób, że gdybyśmy wzięli stan podstawowy, to w końcu jest stan podstawowy, wielu bozonów, to się okaże, że można tym. Innymi słowy, jak jedzie sobie pociąg, w którym są taki pullman, taki stary, gdzie były takie przedziały, co się otwierało i wchodziło do każdego. I on jest bozonowy i przyjeżdża na stację, i na stacji siedzą bozony, to one wszystkie się wpieprzają, wszystkie się ładują do tego jednego przedziału, prawda? I to się nazywa zjawisko kondensacji Bose'ego Einsteina. Ona nie ma nic wspólnego z oddziaływaniem, ona jest związana ze statystyką. Statystyka jest też w cudzysłowie oddziaływaniem, a naprawdę precyzyjnie jest z korelacją. Ten typ, że cząstki są. I jak będziemy tam kiedyś może mówić o wielkim dowodzie Pauliego, spin i statystyka, to tam to się okazuje być dosyć jasno, precyzyjnie powiedziane, że to są korelacje, prawda? Ta nierozróżnialność cząstek i to, że jedne są fermionami, drugie są bozonami, wymusza pewne korelacje. Jak przyjeżdża taki pociąg, który jest fermionowy, to żaden fermion drugiego fermiona do siebie nie wpuści. Chyba że ma przeciwny spin. I dlatego średnie obłożenie przedziałów jest jedna druga. I to jest właśnie ta jedna druga tutaj namalowana na dole. No dobrze. To teraz, proszę Państwa, przechodzimy do następnego rozdziału. Mianowicie do macierzy Bloch. No i znowuż tak jak z tą macierzą gęstości, to macierz Blocha jest znowuż drugi. Nazywa się macierzą Blocha, ale uwaga, dla wszystkich specjalistów do optyki kwantowej to niekoniecznie jest ta macierz Blocha, o których tam się mówimy. Mianowicie macierz Blocha z definicji oznacza się literką R, R prim R. No i napiszę sobie tutaj parę parametra, jest z definicji suma od I równego 1 do N. Fi i z gwiazdką od R prim, fi i od R razy R do minus beta energia tego stanu. To beta, to oczywiście napisałem to tak, żeby wyglądało to, jak, żeby to ma jakikolwiek związek z fizyką statystyczną, ale to jest dowolny parametr. Oczywiście mogę to obliczyć, zakładając, że beta równa się 1 nad kt, tylko kto mi może powiedzieć, co to jest t? Prawda? Jedyna rzecz, co to jest temperatura. Po prostu parametr. Rzeczywiście bardzo wygodnie jest myśleć, że on jest związany w jakiś sposób z czymś, co się nazywa temperaturą i o tym za chwilę będziemy powiedzieć, ale na razie to jest po prostu zwykły parametr. A to nie będzie taka zdrukowana jedną cząstkową macierz gęstości stanu termicznego? Jeżeli beta jest związana z temperaturą, ale ja mam
orbitale nie powiedziałem, że jest jakikolwiek kontakt z rezerwuarem. Niby skąd ma być temperatura? Ja to mogę napisać dla atomu wodoru. Znaczy ten wykładnik musi być urojony, tylko tyle. To... Nie, do czego urojony? Edo minus beta epsilon i. Dlaczego ma być tam nic nie zakładasz? No. To rzeczywista liczba jest beta. A epsilon i? Epsilon to jest energia. Wartość własna Hamiltonianu modelowego odpowiadająca tej wartości funkcji. No dobrze, czyli to jest liczba po prostu, tak? Dobrze. No w ogóle, żeby coś takiego napisać, to musi być liczba. Nie, no zgoda, zgoda, tylko że jeżeli to jest rzeczywiste, no to ty możesz zgasić całą resztę bardzo szybko. I o to chodzi. No dobrze. Dobrze, tak. Znaczy, nie, przepraszam. Znaczy, przyjmuję tylko krytykę, która była konstruktywna. Nie, to jest pytanie. Znaczy, to czy to krytyka... wolno tak napisać? To. Niewątpliwie wolno, tak. Ponieważ funkcje własne fi, to są funkcje własne Hamiltonianu modelowego, prawda? To znaczy takiego Hamiltonianu, który ja sobie napiszę minus tam H jedna, druga Laplacianu plus jakiś potencjał, efekt, który jest, no to teraz mogę tak zdefiniowaną funkcję zróżniczkować po beta. Mogę obliczyć minus dc r prim r beta i obliczyć tego pochodną po beta. No i uwaga, uwaga, każdy już wie, co idzie. To jest H od C od R prim R beta. I to, co tutaj napisałem, znowuż nazywa się równaniem Bloch. No i znowuż jest ten problem, że to jest jakie to jest równanie. A więc mam równanie różniczkowe. Macierz gamma była dla mnie macierzą, musiałem, żeby ją obliczyć, musiałem mieć funkcję własną. Musiałem rozwiązać równanie Schrödingera. Żeby wykonać obliczenie, musiałem tą gamę mieć. W szczególności policzyłem ją na górze, zakładając, że te funkcje własne to są fale płaskie, czyli równania funkcje własne operatora swobodnej cząstki w tym punkcie. Ale jak on nie jest, to bym nie umiał tego obliczyć. No, musiałbym skądś wiedzieć te fi. A teraz tak się okazuje, że jak napiszę taką postać, to mam równanie różniczkowe, które coś nam przypomina. Równanie Schrödingera. Które nam przypomina równanie Schrödingera. I teraz oczywiście w pewnym momencie historii fizyki wielu ciał pojawił się taki człowiek, który się nazywał Matsubara. I kiedy było takie szaleństwo w latach 60. funkcji Greena, diagramu Feynmana, no to zauważył, że można napisać, że czas w propagatorze tam E do ITH może być wielkością zespoloną, no i wtedy ta część urojona tej wielkości zespolonej ma jakiś związek z temperaturą, zaczęły się różne rzeczy, no i wydawało się, że jakieś cuda związane z diagramami Feynmana, nic to nie ma wspólnego, to jest po prostu konsekwencja tego prostego wzoru, no a czy to jest do czegoś użyteczne, to zaraz zrobimy, no ale żeby to jeszcze rozwiązać, to równanie, to jeszcze trzeba powiedzieć, co w beta równym 0 to ma być. No i teraz warunek, no nie wiem, czy to mogę mówić początkowy, no więc nazwę to, to jest delta r prim minus 0. Jak to założę, to to równanie mogę rozwiązać, znając Hamiltona, prawda? Mogę to równanie całkowicie swobodnie sobie porozwiązywać. No i nim znaczy, to... jednak staje się liczbą urojoną. Co? Staje się liczbą urojoną, żeby było do czegoś przydatne. Co? Dlaczego? No to beta. Od zera, nie, tylko nie mogę rozwiązywać to od zera do nieskończoności. Dlaczego ma być urojona? Znaczy, bardzo łatwo jest tak napisać, jak wezmę sobie rozwiązania równania Schrödingera, to mogę sobie bardzo łatwo z nich rozwiązać, znaleźć te rozwiązania. To jest oczywiście prawda. Ale ja mogę nic nie wiedzieć w tej chwili. Mam równanie różniczkowe na tą funkcję. No i po co ta cała historia jest prowadzona? Ano dlatego, że w tej macierzy Diraca, nim ją zmarzę, to przypomnę, to ja Państwa troszeczkę oszukuję.
No bo notacja jest taka, prawda? Staram się posłużyć notacją, którą się posługują fizycy. Więc ważną częścią, na przykład w tym wzorze napisanym dla kuli Fermiego, jest zależność od K Fermiego, czyli od energii Fermiego. No bo KF kwadrat, tam dzielone przez 2M i pomnożone przez K kwadrat, to jest energia Fermiego, tak? Tak się nazywało. W związku z tym naprawdę ta suma, to powinienem tutaj pisać, że ona zależy od energii Fermiego, prawda? Żeby obliczyć tą funkcję, to ona też parametrycznie zależy od tej energii Fermiego. No dobrze. No i widać, że ta kula, energia Fermiego, to zależy od liczby cząstek, prawda? W związku z tym, tu jest jeszcze jedna zmienna w tym wzorze, funkcji Diraca, która jest niepisana, to jest albo liczba cząstek, albo pęd Fermiego, co sobie wezmę do parametryzacji. Dobra, to teraz idziemy dalej. To przypomniałem. Państwo ten wzór z funkcją Bessela pamiętają. On się nam tutaj będzie cały czas pojawiał. Okej. Dobrze. I teraz powinna być przygotowana taka przytrzymywaczka na tą szmatę. No magnes, magnes. Dobrze. Otóż, proszę Państwa, to jest dość prosty rachunek, którego ja pominę. Jako zadanie domowe, jeśli to Państwo zrobią. Otóż bardzo łatwo można pokazać, że pomiędzy funkcją Blocha a macierzą Diraca istnieje nas związek niezwykle interesujący. Mianowicie jest to od 0 do nieskończoności gamma od R prim R. I teraz ten dziwny parametr, to N czy KF oznacza literką zeta, E do minus beta zeta D zeta. Co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, że macierz Blocha i macierz Diraca są związane poprzez transformację Laplace. Jedną z drugiej mogę przerzucać się, korzystając z transformacji Laplace. A jak wiadomo, jak coś jest, pojawia się transformacja Laplace, to w duszy każdego fizyka gra muzyka anielska, bo to wiadomo, że coś z tego ciekawego można zrobić. W szczególności można rozwiązać zadanie R prim R beta, kiedy Hamiltonian jest Hamiltonianem cząstek swobody. A jak mam takie równanie, to mogę rozwiązać z warunkiem delta, deltowatym początkowo to równanie. No i rozwiązanie jest równe 2 pi beta do potęgi minus 3 drugich e do minus r prim minus r na 2 beta do kwadratu. Innymi słowy, rozwiązanie jest pakietem Gaussa. No to teraz, jak coś takiego mam, no to co to Państwu przypomina? No to zaczyna przypominać fizykę statystyczną. I teraz mogę położyć r prim równe r i obliczyć całkę po całej objętości dr C0 R R beta i ta całka wyjdzie mi objętość beta do minus pierwszej do potęgi trzech drugich nad 2 pi do potęgi trzech drugich. No i gdybym teraz zamiast zmiennej beta wprowadził inną zmienną związaną z beta KBP, że tu musi być stała Boltzmana, to wiadomo. Dlatego, że z definicji beta ma wymiar 1 nad energię, prawda? Więc jak tu sobie wprowadzę stałą Boltzmana, która ma wymiar energia dzielona przez temperaturę, to to ma wymiar temperatury. Jak to wstawię, to to jest omega razy KBP do potęgi 3 drugich dzielone na 2 pi do 3 drugich.
Jakby ktoś z Państwa kiedyś miał wykład z fizyki statystycznej, to wie, że to jest dokładnie suma statystyczna razu swobodnego. No i to tak jest, prawda? Bo jak ktoś wie, co to jest suma statystyczna, to wie, że diagonalne elementy macierzy Blocha przy interpretacji beta, że to jest temperatura, dają nam taki tutaj napisany bardzo fajny związek. No dobrze. Dobra. No ale kończyć trzeba zabawę z cząstkami swobodnymi, bo bardzo wiele jest. Aha. Oj, to nie jest dobry pomysł. Dobrze. Mamy tą funkcję Blocha. Pamiętamy, że ona była zdefiniowana. Ja to na nim zaraz przypiszę. Także się Państwo nie denerwujcie. Zostanie przypisane. Minus D po D beta C równa się H razy C. No i teraz jeżeli Hamiltonian jest energia kinetyczna plus jakiś potencjał, to ja to równanie teraz mogę rozwiązać metodą perturbacyjną. To znaczy mogę napisać, jak wygląda rozwiązanie tego równania. Jeżeli C0 to jest funkcja dla cząstek swobodnych, to rozwiązanie funkcji Bloch jest R0 beta równa się C0 od R0 beta minus całka DR1 minus całka od 0 do beta D beta prim C0 od R, R1 beta minus beta 1 potencjał V od L1 razy C od R1 R0 beta 1. No to jest zastąpienie równania różniczkowego równaniem całkowym. I teraz to równanie mogę rozwiązywać iteracyjnie. I w związku z tym dla cząstki, dla Hamiltonianu modelowego, który się różni od Hamiltonianu cząstki swobodnej o ten potencjał V, mogę rozwiązać to równanie formalnie do końca. I no co, jak to rozwiązać? No to tu teraz pierwszy człon to będzie, kiedy tu będzie C0, tak? I tak dalej iterować, tak? No to pierwszy człon będzie liniowy V, drugi V kwadrat. No, pojawia się teoria zaburzeń. W związku z tym mogę napisać pełne rozwiązanie C od R, R0 beta jako sumę od J równego 0 do nieskończoności C ze znaczkiem J od R, R0 beta, gdzie J numeruje potęgi potencjału V. No w szczególności J1, oczywiście to będzie taka całka, prawda, J1, to będzie C0 minus ta całka, kiedy tutaj napiszę też C0, tak? No dobrze, ja mam w swoich notatkach ogólny wzór napisany, ale on jest tak skomplikowany, że go nie napiszę. No ale wiadomo, że on jest, prawda? To wiadomo. To jest skończone wyrażenie całkowe, które mam. Każdy może sobie go sam wyliczyć, więc ja w tej chwili zrezygnuję, w szczególności, że już się nam powoli kończy czas. Ale po co ja to robię? Dlatego, że mam napisane równanie na funkcję C, ponieważ miałem to równanie różniczkowe, to mogłem to rozwiązać. Ale z tą funkcją C poprzez transformatę Laplace'a związany jest macierz gamma. W związku z tym teraz mogę sobie obliczyć macierz Diraca, niekoniecznie dla fal płaskich, prawda? Perturbacyjnie, znając potencjał V. I tak jak rozwiązałem funkcję, to mogę napisać macierz Diraca RR0K równa się suma po J równe 0 do nieskończoności, gamma J od RR0
No i tutaj ten parametr, który z pewnych powodów oznaczyłem przez k i przypominam, że gamma 0 to jest k kwadrat, czyli k do trzeciej nad 2pi kwadrat, funkcja j1 od k razy moduł r dzielone przez k razy moduł r. No i to jest, proszę Państwa, nasze wyrażenie. I teraz oszczędzę Państwu rachunku, prawda? Napiszę, jak wygląda pierwszego rzędu poprawka dla gamma. Czyli gamma 1. Gamma 1, czyli transformata Laplace'a funkcji C1, czyli C0 minus ta całka, gdzie tu jest potencjał, a tu jest też C0. I ja to mogę wykonać explicite i wynik, proszę Państwa, jest następujący. Gamma 1 od RR0K równa się minus k kwadrat nad 2k kwadrat, całka dr1, potencjał od R1 dzielony przez 2π razy funkcja sferyczna Bessela k razy r minus r1 plus k razy r1 minus r0 dzielone przez r minus r1 razy r1 minus r0. I to jest, proszę Państwa, obrzydliwe wyrażenie całkowe, mówiące mi, pamiętamy, J1 to była funkcja dla gazu swobodnego, wsadziłem to w jakiś efektywny potencjał i pierwsza poprawka jest eksplicytnie dana przez całkę. Nie muszę szukać funkcji fi. Potęga tego, znaczy, robię to dlatego, żeby Państwo zobaczyli, że naprawdę w takiej wykorzystywanej w rachunkach w mechanice kwantowej wielu ciał nie ma funkcji falowej, jest macierz gamma. Prawda? I ta cała teoria density function oparta jest na macierzy gęstości, prawda? Takiej macierzy. A ja staram się Państwu to pokazać, że ja na poziomie zwykłej mechaniki kwantowej, praktycznie cząstek z zewnętrznym potencjale też nie jestem w stanie w ogóle się wyzwolić od równania Schrödingera. Nie muszę obliczyć, nie muszę mieć funkcji fi, których nie wiadomo jak liczyć, wystarczy, że miał macierz gamma. I tą macierz gamma obliczyłem. I taki sam wzór explicite mogę napisać dla gamma 2, gamma 3, ja go mam w notatkach, on jest obrzydliwy, ale daj się go policzyć. Ja go mam, ale no, nie jestem do końca przekonany, że wszystkie dwa piwnik policzyłem dobrze, prawda? A szczerze mówiąc, moje oddanie temu seminarium, aż takiemu szczegółowemu wyliczaniu tej grafiki nie było takie duże, więc jak gdyby to sobie, proszę Państwa, opuszczę. No to łatwo zobaczyć, jak wygląda element tego diagonalny. Jak wygląda ten element diagonalny? Ten element diagonalny jest ważny, gamma 1 RRK. On się równa minus k kwadrat nad 2pi kwadrat, nic się nie zmienia, całka dr1 v od r1 dzielone przez 2pi razy funkcja Bessela i ona się tu upraszcza, 2k r minus r1 dzielone przez r minus r1 do kwadratu i tą całkę trzeba w jakiś sposób wykonać. No i proszę Państwa, po co ja to wszystko piszę? Po to, żeby zabić czas do końca, prawda? Ale tak naprawdę piszę to po to, że ja tą całkę jestem w stanie wyliczyć. Wyobraźcie sobie teraz Państwo przez chwilkę, bo o co chodzi? Ta funkcja ma, jak widać, funkcja Bessela, prawda? To ona ma pewien zasięg, nim ona gaszona jeszcze przez R, ona dąży do zera, tak? W związku z tym ona jest różna od zera w pewnym obszarze. I miarą tego obszaru jest K, tak? K to jest pierwiastek z energii tam jakiś, mniej więcej. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy teraz ten potencjał V,
który, no muszę coś takiego powiedzieć, jest wolnozmienny w skali, którą określa ta funkcja. Czyli to K, prawda, która tkwi w macierzy gamma. Jeżeli tak jest, to ja mogę to V out wyrzucić z tej całki, a tą całkę mogę przy pomocy matematyki, albo jak ktoś jest taki staromodny jak ja, to przy pomocy Ryżyka i Gretsteina, a jak nawet nie ma Ryżyka i Gretsteina, to daje się to nawet samemu policzyć w skończonym czasie. Prawda? Ta procedura obliczania tej całki jest zbieżna. Prawda? To się teraz na studiach doktoranckich takie całki liczy. No ale to na lepszych studiach doktoranckich, na przykład w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Na gorszych to się nie liczy. I wtedy się to daje wyliczyć. I wyliczenie jest fantastyczne. Mianowicie diagonalny element tego interesu od K okazuje się być K razy V od R na 2 pi do kwadratu. I proszę Państwa, pierwsza poprawka okazuje się być liniową funkcją od V. No i tak się założyli. Proszę? Tak, ale ja powiedziałem, że ja mam wszystkie wyrazy. Ja mam wszystkie gamma i od 1, 2, 3, 4 policzone. I ja mogę tak samo, założywszy, że to V jest wolnozmienną funkcją, policzyć na piechotę wszystkie te inne wyrażenia. Bo to będą tylko całki z funkcji Bessela tam podnoszonych do odpowiednich potęg. I proszę Państwa, mogę to policzyć i ten wzór napiszę. To jest gamma od R, R, K. I to jest K do trzeciej na 6 pi do kwadratu. A tu jest 1 minus 3 V nad K kwadrat plus 3 V kwadrat nad 2 K do czwartej plus i tak dalej, i tak dalej. I ten cały szereg, proszę Państwa, się sumuje. Da się go obliczyć. I wynik jest, proszę Państwa, gamma od RRK jest równe 1 nad 6 pi kwadrat. K kwadrat minus 2 V od R do potęgi 3 drugich. No i to jest, proszę Państwa, praktycznie przedostatni chyba wzór, który chciałem napisać, bo tu oczywiście jest k. Ale my wiemy, że my możemy pomnożyć przez k kwadrat podzielić przez 2m i k to jest to samo co energia. I wtedy mogę napisać, że gamma od R, R, E równa się 2 do 3 drugich nad 6 pi kwadrat. Proszę Państwa, każdy, kto mnie widzi, wie, że jestem leniwy. W związku z tym prosiłbym nie cytować mnie co do tego współczynnika 2 do 3. Co pi jestem pewny, ale tych współczynników liczbowe to mi się, bym się zdziwił, gdyby mi wyszły dobrze. Bo mi się po prostu, szczerze mówiąc, Elliot Montrow radził w jaki sposób obliczać takie rzeczy, gdzie jest dużo pi. Należy ignorować, jak się liczy te pi, a potem umieszczać je metodą statystyczną. Tak na oko. I mówi, w dużej mierze to wychodzi dobrze. Więc ja też po dwójki pi to też tak ubierzę. Więc tak z grubsza to ma dobre. A metoda sprawdzania jest badać, jak się wie, co ma wyjść granicznych. Prawda? Także. No ale mogłem, ale to nie o to chodzi. Minus V od R do potęgi 3. Prawda? No i mam, proszę Państwa, coś jeszcze. Mianowicie, to jest pewien parametr, tak? I teraz pojawia mi się coś, co jest strasznie ważne w pełnej teorii wielu ciał. Bo w teorii wielu ciał pojawiają się takie rzeczy, które się nazywają regułami sum. I one się pojawiają tak, nie wiadomo, tak na przykład już w fizyce klasycznej mówimy, że zachowanie się czynnika strukturalnego w karów do zero, to się nazywa nagle tam regułą jakąś taką z mechaniki kwantowej. Nie wiadomo skąd, dlaczego to się nazywa regułami sum. A no historia bierze się taka, że teraz jak wezmę podstawię gamma R, R
Fermiego, to się równa liczbie cząstek. I to jest reguła trzy. I żebym, nie wiem jak, można udowodnić teraz ścisłe twierdzenie, żeby ten układ był oddziałujący, miał oddziaływania i był w polu elektromagnetycznym, i jeszcze przejeżdżały dwa pociągi, dwie, prawda, i różne dziwne rzeczy się działy, to dla każdej ścisłej macierzy gamma ten wzór zachodzi. Cały pociąg? Poleżę, przepraszam, no, oczywiście. To jest regła normalizacji na ten. DR. Proszę? To jest regła normalizacji. Oczywiście, to jest warunek normalizacji, tylko to w przypadku ogólnym nazywa się regułą sumy. Ja dlatego to pokazuję, że te mityczne nazwy, które się pojawiają w tych podręcznikach, jak się tak na to patrzy, przestają być przynajmniej dla mnie mityczne, prawda? One mają. No, jak coś jest normalizacją, to każdy rozumie, co to znaczy, tak? Jak pan powie, że musi spełniać regułę sum, to co to naprawdę, dlaczego sum? Co to w ogóle jest, prawda? To jest reguła normalizacji, ale ona się nazywa tą regułą sum. No i teraz może na sam koniec powiem państwu, że co ten wzór się nazywa. Ponieważ diagonalne elementy gamy to jest gęstość, prawda? To znaczy, że gęstość tych cząstek, tych fermionów, jest proporcjonalna do E minus potencjał do potęgi 3/2. I to, proszę państwa, ten wzór, ten sławny wzór w fizyce wielu ciał, to jest wzór, na którym połowa fizyki atomowej jest oparta, to się nazywa przybliżenie Thomasa Fermiego. Wyobraźcie sobie państwo, że te fermiony są naładowane, i że używamy takiej teorii samouzgodnionego pola. To jest ładunek elektronu z prawa Gaussa, prawda? Wiemy, że dywergencja pola elektrycznego w zależności od tego, czy posługujemy się układem SI, czy układem CGS, to jakiś jest współczynnik liczbowy, ale to jest proporcjonalne do gęstości. Jeżeli pole elektryczne jest polem potencjalnym, jeżeli potencjał tego pola elektrycznego jest E, jest V, to wtedy mamy równanie. Tu będzie współczynnik liczbowy, który sobie państwo sami wybiorą, minus ρ, prawda? To teraz, jak to wstawię, to dostaję równanie, że to jest współczynnik liczbowy A, B, nie. Nie wiem. Co? A co? C nie, to światło. Alfa. No to znowu stała. C, zeta. Co? Zeta. Kosa. Powinniśmy kończyć. Już kończę, to jest ostatni wzór. Bogolubow mówił, że taką literę, jak miał taki kłopot, to mówił, że to jest belta. Więc piszemy tutaj literę belta. I ona jest razy E minus V do potęgi 3/2. To jest zmieniowe równanie, to jest równanie Thomasa Fermiego, które większość optyki atomowej, własności wieloelektronowych atomów się w ten sposób oblicza. I ta cała historia, oczywiście to bardzo prosty sposób można wyprowadzić ten wzór i to już na końcu. Nie. No nie, muszę to powiedzieć, bo to już nie będzie sensu nic więcej mówić następnym razem. Wyobraźmy sobie, że mamy gaz Fermiego wypełniający przestrzeń i on jest niejednorodny. Ale te niejednorodności są wolnozmienne, prawda? To wtedy mogę mówić o lokalnym pędzie Fermiego. Że w tej komórce jest jakaś gęstość, to mam jakiś pęd Fermiego, w tej komórce drugi. No to E jest równe PF kwadrat na 2m plus potencjał, tak? No ale PF dla gazu to jest związane z gamą. Jak rozwiążę ten wzór, to jest ten zależny. To jest przybliżenie Thomasa Fermiego, można wyprowadzić na palcach. No ale ja je tutaj państwu pokazałem, posługując się tą macierzą gęstości. I w tym momencie chciałbym
zatrzymać się, ponieważ następny krok z tego do zrobienia to jest sławne twierdzenie Mermina Wagnera, które coś mówi o tym, jakie są takie ogólne własności tej macierzy gamma dla układów oddziałujących i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale te wszystkie rzeczy będą przedmiotem naszych rozważań nieco później, a mnie się wydaje, że warto było zobaczyć, że one wszystkie tkwią w tej teorii nieoddziałujące, że to można na palcach wszystko zrobić. I oczywiście tacy ludzie jak Kohn i inni to wszystko wiedzieli. I oni dopiero na podstawie tej wiadomości budowali te inne wielkie, efektywne teorie obliczenia. Proszę Państwa, kończę i chciałem powiedzieć, że nie skosztowałem bardzo dużo profesora Wittlina, bo nawet jednego kawałka kredyt się nie zużyłem. Także dziękujemy. Także...